W domu zawsze mówimy po polsku. Jesteśmy zawsze zdecydowani zmienić na język angielski, kiedy jest obecna osoba, która mówi po angielsku. Ale myślę, że nie można myśleć o tym tak, jak się dawniej mówiło, że Polacy mają akcent, w związku z tym gorzej się jak gdyby sprzedają w Stanach Zjednoczonych. Ktoś dowcipnie powiedział, że za akcent powinno się więcej płacić, dlatego że znaczy, że to są osoby, które mają podwójne wykształcenie i dodają, że tak powiem, kontrybują do kultury tego kraju. Także mówienie po polsku w domu jest chyba najważniejszą rzeczą, jaką można dać dziecku, dlatego że dziecko, będąc w środowisku amerykańskim, czyli w języku angielskim, zawsze się nauczy fantastycznie mówić, a w ogóle wielojęzyczność otwiera mózg i podobno ludzie, którzy mówią wieloma językami, żyją dłużej. Także tego nie słyszałam. No, chyba najważniejsze jest to, żeby się nie wstydzić własnego języka. Nie ma niczego bardziej, że tak powiem, naturalnego niż mówienie tak zwany tongue, prawda? Przychodzę do domu, tatuś przyszedł z pracy, ja zaczynam do tatusia mówić po angielsku. Tata taką minę zrobił, mówi, ja cię nie rozumiem. A ja mówię, przecież widziałem tatę na ulicy, w sklepie, tata z ludźmi po angielsku mówi. Tata się nauczył tego języka. Jak tata może powiedzieć, że tata nie umie po angielsku? Tatuś bardzo poważnie odpowiedział, w naszym domu się mówi po polsku. Język polski jest bardzo ważny i wszyscy rodzice, dziadkowie powinni zachęcać dzieci od najmłodszych lat, żeby mówiły w domu po polsku. To jest, i oni później następny język uczą się bardzo szybko. Ja mam trójkę dzieci, która fantastycznie mówi po polsku, mówi po angielsku, mówią po hiszpańsku, po francusku i po niemiecku. Także mój mąż osobiście mówi w 8 językach. Także jest to bardzo ważne i polecam i proszę całą Polonię, matki, dzieci, mówcie po polsku, bo to jest naprawdę piękny język, trudny, ale można się go nauczyć, rodzice mogą go dać za darmo. Także mój syn czytał z elementarza polskiego, który mam do tej pory, on ma 30 lat, pracuje dla rządu amerykańskiego, ale jego polski jest fantastyczny. Kiedyś jak pojechałam do Polski, polonistka powiedziała, że ma lepszy język polski niż ja. Także jestem dumna z moich dzieci i zachęcam wszystkich, język polski jest bardzo ważny. Dziękuję.